40 dni modlitwy i nabożeństwa. Denis Smith. Wydawnictwo Znaki Czasu. Dzień 24. Ciężkie próby i poznanie Boga. Bóg wykorzystuje dwa doświadczenia, aby doprowadzić nas do bliskiego poznania Go i nawiązania z Nim bliskiej, znaczącej relacji. Po pierwsze, pozwala nam codziennie doświadczać chrztu Ducha Świętego. Po drugie, prowadzi nas przez różne życiowe doświadczenia. Zazwyczaj stanowią one trudne chwile w naszym życiu, jednak są niezbędne, abyśmy naprawdę poznali naszego Boga. Izrael ze Starego Testamentu stanowi dobry przykład tego, jak Bóg prowadzi swój lud przez trudne sytuacje, aby mógł on osobiście go poznać. Izraelici znajdowali się w Egipcie od 430 lat. Posiadali dogłębną wiedzę o Bogu. Wiele o Nim wiedzieli, ale tak naprawdę wcale Go nie znali. W ich imieniu pokazał swoją moc wobec Faraona. Widzieli, że Bóg jest suwerennym władcą całej przyrody i jak pokazała ostatnia plaga, panuje nawet nad śmiercią. Choć przeżycia te były dramatyczne, Izrael potrzebował bardziej osobistego doświadczenia ze swoim Bogiem. Dlatego Bóg poprowadził lud nad Morze Czerwone, aby stanął on w obliczu sytuacji, z której z ludzkiego punktu widzenia nie było wyjścia. Znaleźli się w pułapce, za nimi były wojska Faraona, a przed nimi Morze Czerwone. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. A oto ja przywiodę do zatwardziałości serce Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, i jego rydwanów, i jego jeźdźców. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze i wróciło morze nad ranem na swoje miejsce, podczas gdy Egipcjanie uciekali w jego stronę. Tak wtrącił pan Egipcjan w sam środek morza. Księga Wyjścia, 14 rozdział, od 16 wersetu do 17 rozdziału 27 wersetu. Bóg zaprowadził ich do miejsca, w którym w kwestii wyzwolenia musieli polegać na Nim w 100%. Chciał, aby nauczyli się na Niego oczekiwać we wszystkich sytuacjach i rozwinęli całkowitą zależność od Niego. Uczynił dla nich drogę przez morze po suchym lądzie, a kiedy Izrael znalazł się bezpiecznie po drugiej stronie, morze ponownie się złączyło i zatopiło całe wojsko Faraona. Można by pomyśleć, że Izrael poznał Boga i zaufał Mu, widząc, jak osobiście działał On, aby wyzwolić ich z Egiptu, otworzyć drogę przez Morze Czerwone, a następnie zniszczyć wojsko Faraona. Niestety tak się nie stało. Bóg wiedział, że będzie musiał wprowadzić ich w jeszcze trudniejsze sytuacje, aby mogli Go poznać. Dlatego poprowadził ich do miejsca, gdzie woda była niezdatna do picia. Na pustyni to poważna sytuacja. Wszyscy mogli umrzeć z pragnienia. Bóg chciał, aby Izrael osobiście, empirycznie poznał Go jako swego żywiciela, wybawiciela i zbawiciela. Chciał, aby w trudnych sytuacjach ludzie nauczyli się oczekiwać na Niego w ufnej i spokojnej wierze, wiedząc, że On ich wybawi. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. Księga Wyjścia, 15 rozdział, od 23 do 25 wiersza. Taki jest cel wszystkich prób ludu Bożego, wszystkich prób w Twoim życiu. Bóg prowadzi swoje dzieci w sytuacje, w których mają możliwość poznania Go i zaufania Mu. Do osobistych rozmyślań, dlaczego Bóg zaprowadził Izraelitów nad Morze Czerwone, gdzie groziło im niebezpieczeństwo ze strony wojsk Faraona?
Dlaczego Bóg zaprowadził Izraelitów do miejsca na pustyni, gdzie woda była niezdatna do picia i mogli umrzeć z pragnienia? Dlaczego Izrael musiał przejść przez te doświadczenia? Przez jakie doświadczenia przeszedłeś lub właśnie przechodzisz, w których mogłeś widzieć Bożą rękę prowadzącą cię ku głębszej więzi z Nim? Aktywność modlitewna. Módlcie się o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół i ochrzcił was swoim Duchem Świętym. Módlcie się o to, aby Bóg pomógł wam zaufać Mu, gdy znajdziecie się w trudnych sytuacjach. I módlcie się o osoby na waszych listach modlitewnych.